Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie zainaugurowała nowy rok akademicki. Podczas uroczystości z udziałem władz PWSZ, studentów pierwszego roku, a także lubuskich samorządowców i przedstawicieli duchowieństwa podsumowano dotychczasową działalność szkoły. Mówiono też o planach na najbliższą przyszłość. Uczestnicząca w inauguracji marszałek Elżbieta Polak chwaliła sulechowską PWSZ za innowacyjne działania podnoszące jakość kształcenia i pozwalające prowadzić wiele korzystnych dla regionu projektów. Szkoła przygotowała doskonałą infrastrukturę innowacyjną. To jest właśnie Centrum Energetyki Odnawialnej, ale również Centrum Agrotechniki, które świetnie wpisuje się w budowę naszego wspaniałego projektu. To jest największej winnicy samorządowej w Polsce, winnicy w Zaborze. Tam powstały laboratoria winiarskie do badania tych produktów, ale również innych naszych produktów spożywczych, które już w tej chwili podbijają świat. Uczelnia już od kilku lat jest bardzo elastyczna, dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku pracy, do oczekiwań również studentów. Stworzyła tutaj doskonałą bazę dydaktyczną i dzięki temu jej projekty już są wpisane do kontraktu terytorialnego, do nowej perspektywy Lubuskie 2020. Dobrym przykładem stawiania na innowacyjność jest Centrum Energetyki Odnawialnej, będące ośrodkiem badawczo-rozwojowym współpracującym z wieloma lubuskimi firmami. To inwestycja, która powstała w ramach funduszy europejskich, tutaj dofinansowanie z 85% z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na całość infrastruktury. Infrastruktury, która ma służyć przede wszystkim w zakresie komercjalizacji prac naukowych, komercjalizacji prac badawczych, czyli współpracy uczelni z przemysłem. Uczelnia już od dawna postawiła na współpracę z przemysłem, zarówno w rozwoju szkolnictwa zawodowego, jak i w rozwoju prac naukowych, które są realizowane na uczelni. W tym roku w Sulechowie kształcić się będzie około 660 osób, przede wszystkim z małych miejscowości i obszarów wiejskich. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił niewielki spadek liczby studentów, ale zdaniem rektora PWSZ nie powinno być to powodem do niepokoju. W tym niżu demograficznym jest to rezultat na dzień dzisiejszy niezły. Mogłoby być lepiej oczywiście, nasze możliwości są zdecydowanie lepsze, natomiast cieszy mnie to, że jednak młodzież wybiera tę uczelnię, doceniając ten praktyczny profil kształcenia, to silne powiązanie z pracodawcami i w ten sposób to jest gwarantowana praca, bo pracodawcy tu bardzo sięgają do niskich lat po przyszłych swoich pracowników. PWSZ w Sulechowie działa od 16 lat. Szkoła proponuje studia na 5 kierunkach. Są to administracja, energetyka i ogrodnictwo, technologia żywności oraz turystyka i rekreacja.